tej chwili wygląda tak, jakby ludzie chcieli tylko żyć jak najlepiej, w razie czego za wszelką cenę zdobywać pieniądze, mieszkania, bo ja wiem, co jeszcze. Ludzie jak gdyby zapomnieli, że istnieje coś takiego jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, która każe robić rzeczy niebezpieczne nawet, takie, które się nie podobają. Zapomnieli o tym, że ktoś działa no po prostu tylko i wyłącznie z takich pobudek. Zginęli ludzie, którzy byli jak gdyby na czele tego państwa i państwo się o nie nie upomina. I to jest, to znaczy, że tego państwa właściwie nie ma. To znaczy, nie ma rządu, bo ten rząd jaki jest? Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to dlatego, że wydaje mi się, że to była taka sobie zwykła katastrofa, no bo mogła być, prawda? Możemy to założyć. To jednak byłaby inna reakcja. Taka zwykła reakcja, taka jaka powinna być w tej sytuacji. No poza tym, gdybym sobie nie zdawała sprawy, bo jednak ja nie jestem dzieckiem i nie jestem osobą, która nie czyta, nie myśli, nie słucha. To, że mnie synowie chcieli oszczędzać, to nie znaczy, że wszyscy nie chcieli oszczędzać. To nie znaczy, że ja nie patrzyłam, nie widziałam i zdawałam sobie sprawę z niechęci. Jak gdybym była zdrowa, bo ja poszłam 8 marca do szpitala i nie uzyskałam przytomności dopiero w maju, także ja nic nie wiedziałam. Natomiast myślę, żebym zrobiła wszystko, żeby żaden z nich nie pojechał. Ja tej ziemi boję się. Ja, jeżeli chodzi o Rosjan, to nawet mi nie przychodzi do głowy, żeby im wierzyć. Naprawdę, po prostu nie przychodzi mi do głowy. Nawet przez sekundę. Po prostu myślę, że... To ja myślę, że tam są różni ludzie, tylko są okropnie zastraszeni. Tak myślę, że oni się boją. Boją się, bo... Ale jeżeli chodzi o Rosjan, to oni są chyba tak... Ci szczególnie w tym otoczeniu tego putinowsko-miediewowskim, to oni są chyba... Bo przecież są tam inni ludzie. Nie możemy powiedzieć, że wszyscy są tak. Ale ci, którzy są w tym, to oni po prostu inaczej myśleć nie potrafią. Sądzę, że już nawet nie potrafię. Prawdę powiedziawszy, to wszystko to, co mówiła pani Anodina, to wydaje mi się, z góry odrzucam. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu wydaje mi się, że to jest po prostu jedno kłamstwo. I to chyba nawet źle zbudowane. Oni chyba nawet tego nie potrafią dobrze. Dlaczegoż świat w to wierzy? Nie wiem. Przypuszczam, wydaje mi się czasem z przerażeniem, że to nie była taka zwykła katastrofa. No ale to tylko wydaje mi się, ja tego nie wiem.